gramy wraz z Pimpkiem, Owcą Lolą i Palionem w Among Usa. Dobra, chwileczkę, ale ktoś z was jest zabójcą. Pokażcie teraz, kto ma mieczyk, szybciutko. To babieczek? Każdy z nas babieczek! Każdy ma mieczek? O nie! I wow, jesteśmy! Chyba jesteśmy w Among Usie! Dzień dobry, koledzy! Lucek, to jest niesamowite! Rozwalimy tych labusów! I uwaga, jesteśmy impostorem! Tak jest, pierwsza runda i od razu jesteśmy impostorem! O tak, uwielbiam być impostorem! I uwaga, zobaczcie, tutaj jest Owca, Lolo, Palion i nawet Pimpek! O tak, nie możemy dać się zdradzić od razu! O tak, dobra, co ja muszę w takim bądź razie robić? O nie, ja mam tutaj wenty, mogę przez nie przejść, ale nie będę tedy przechodził, a koło mnie jest Pimpek, mój przyjaciel. Dobra, nie mogę wcale pokazać, że jestem podejrzany, dlatego chodźmy sobie naokoło i spróbujmy zrobić jakieś zadanie. Może postarajmy się udać, że robimy na przykład elektrykala, tak, chodźmy do elektrykala, to będzie takie dobre. Uwaga, chodźmy tedy i tutaj ktoś powinien być. Uwaga, czy ktoś robi elektrykala? O, chyba Pimpek idzie za mną, czekajcie. Udajmy, że robimy oczywiście zadanie i tutaj jest mój przyjaciel Pimpek. Co ja powinienem z nim zrobić? Chwileczkę, dobra, udajmy to zrobiliśmy i teraz podejdźmy tutaj. I czy ja mogę zabić Pimpka tym przyciskiem? Błagam. Dobra, zrobiłem to i uwaga, uciekamy. Dobra, dobra, nie mogę zabić Pimpka. Albo w sumie Pimpek to jest dobra zdobycz, widzowie. Tak, zabijmy Pimpka. Owca Lolo tam jest, o, wszyscy się patrzą, kto co robi. No nie, widzowie, to jest takie ciężkie. Nie, no dobra, co ja mogę zrobić? Zamknę tutaj jakieś drzwi w elektrykalu, o tak, żeby ludzie tutaj nie robili niczego. Dobra, i przejdźmy sobie tędy. Dobra, Pimpek przeszedł i tu jest Owca Lolo. O, dobra, a nie, nie ma nikogo. Widzowie, zobaczcie, tutaj jest admin i widać, gdzie kto jest. Ludzie są dwaj w elektrykalu, tak. Możemy teraz oczywiście zabić Pimpka, to będzie takie dobre. Chwileczkę, albo nie, przecież oni się wtedy zobaczą. Dobra, w takim razie, uwaga, użyjmy na Palionie. I o, zreportujmy to, zreportujmy. Uwaga, dobra, musimy grać, że to był Owca Lolo. Halo? Ja chcę tylko powiedzieć, że wiem, co to jest, wiem na 100% co to jest. Owca Lolo, to byłeś ty, widziałem to. Nie, Luczek, to byłeś ty. Jestem tego pewny, o tym wszystkim mleczę, że to byłeś ty. Widziałem na moich oczach, jak włożyłeś mu nóż. Ale jaki nóż, to byłeś ty. Ja widziałem, jak ty szedłeś i od razu chciałem to zreportować. A ty byłeś szybszy ode mnie, bo byłeś bliżej. Pimpek, ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja widziałem, jak Luczek wyciąga swój miecz, czy tamto nóż i po prostu. No chyba nie, ja nic nie zrobiłem, naprawdę, Pimpek, przysięgam ci. Ojeju, dobra, chłopaki, wytłumaczcie się, kto z was jest impostorem i najpierw powiedzcie mi, gdzie kto jest. Ja byłem w adminie i szedłem do elektrykala, ale wychodził z niego oczywiście Owca Lolo i był zabity Palio. A gdzie życiało Paliona? Koło elektrykala było. No to prawda, jest akurat prawda, aczkolwiek widziałem, jak Luczek wraca sobie z admina i wkłada nóż w plecy Papilionowi i to nie. Był on i dlatego jestem w stanie obiecać na wszystkie moje mlecze, że to był Luczek. Nie, absolutnie, Pimpek, nie słuchaj go, mówię ci prawdę, przecież ja bym tego nie zrobił, chodziłem z tobą, widziałem. O, nie wiem, to jest bardzo trudne, wy wszyscy mówicie chyba prawdę, albo obydwa kłamiecie. A, kto to może być? Pimpek, to a ty gdzie byłeś? Bo ja widziałem oczywiście, że ty nie widziałeś tego. No ja byłem w reaktorze, a co? A to widziałeś, jak się dziwnie zachowywał Owca Lolo, czy nie? No właśnie, nie wiem, wy obydwaj byliście jacyś tacy dziwni, ja się was boję, nie wiem. Zagłosuj na Owce Lolo. Nie, Luczka, Luczka, głosujemy, ale ja się boję. Luczka, a, kogo wyrzucić, nie wiem. To jest takie randomowe. Przegramy to, Pimpek. Naprawdę, jeżeli to zrobisz, to przegramy. Musisz zagłosować na Owce Lolo. No nie wiem, a może to jesteś ty, Luczek? Ty jesteś dla mnie tak niemiły zawsze. Ale Pimpek, przecież szedłem z tobą. Widziałem, że robiłeś ty zadania, więc ty na pewno nim nie jesteś. I mówiłem rację. Przepraszam cię, ale jesteś trochę podejrzany. Sorry. Tak, Owca Lolo, wygraliśmy to, Pimpek, nie! O tak! Pimpek! Wygraliśmy to, Pimpek, tak! No Pimpek! Nie, zostałem oszukany no, przez kolegę! Pimpek, co ty zrobiłeś? O tak, wygraliśmy! Nie wierzę, nie wierzę! Luczek, jak mogłeś mi to zrobić, ty parowo? I uwaga, kim będziemy w tej rundzie? Uwaga, jesteśmy crewmate'em i ktoś z nich jest, widzowie, impostorem. Jestem ciekawy, kto z nich. Uwaga, Pimpek idzie w tą stronę, czy on jest impostorem? O, tutaj robi zadanko, widzowie, gdzie oczywiście zestrzeliwuje rakiety i tutaj na górze, jeżeli je zrobi, to powinien pojawić się pasek postępu. I uwaga, dobra, Pimpek, się coś nie ruszaj, tutaj jest Palion, ale chwilę, to jest serio ciężkie. O, Pimpek zrobił zadanie, Pimpek jest czysty, dobra, okej, Pimpek na pewno nie jest impostorem, to jest pewne, przecież on akurat odszedł, jak ten pasek się pojawił tutaj na górze. Dobra, chodźmy zobaczyć w takim razie, kto jest tutaj, ale najpierw zróbmy sobie zadanka oczywiście, połączmy te oczywiście tutaj takie kabelki i zobaczmy tutaj na górze, trzy osoby są, halo, chwileczkę. A gdzie jest Pimpek? Albo gdzie są kolejna... Gdzie jest kolejna osoba? Widzowie, chyba kogoś brakuje. Ktoś chyba nie żyje. Chwileczkę, ja muszę tu zgłosić szybko. Tutaj powinien leżeć Pimpek. O nie, Pimpek, mój przyjacielu. Halo? Gdzie on poszedł? Gdzie jest Pimpek? O nie, nie ma go. Ale dlaczego? Dlaczego tutaj nie ma Pimpka? Czyżby Pimpek był podejrzany?
ściany. Ktoś tutaj przeskoczył w wentylacji, widzowie. Chwileczkę, kto to był? Dobra, nie wiem, co, kto to mógł być. A, szybko, tu leży Pimpek. No nie, zgłosiliśmy ciało, widzowie. Halo, kto to mógł być? Pimpek. Kto zabił Pimpka? Ale gdzie był Pimpek? Pimpek był koło admina. Kto to zrobi? Palion, czy to byłeś ty? Nie. Palion, powiedz naprawdę, bo inaczej się dowiem. Naprawdę to nie ja. A gdzie ty byłeś? Bo ty jesteś podejrzany. Reaktorze. Reaktorze jądrowym. Ale co tam robiłeś? No przecież pikało to na całą mapę. No chciałem to wyłączyć, tylko nikt mi nie przyszedł pomóc. Właśnie. Może to ty rozpaliłeś, żeby to tak pikało i chciałeś nas oszukać. Ktoś odpalił ten pikacz i nikt mi nie chciał poprzeć. Koniec gry by było. Jeszcze chyba z 3 sekundy i byłby koniec gry. Palion, albo Lolo, wy jesteście podejrzani. Pimpek był niewinny. Nie, panie policjancie, pan ma czapkę policjanta, niech pan wskaże winnego. A, wskaże winnego? Gdzie dlaczego był chcesz, Lolo? Dlaczego chcesz dawać mi winę? Ja przed chwilą się widziałem z Luczkiem i to nie jestem, ja jestem czysty. Tak, to jest prawda, minąłem ja się widziałem w tej rundzie z Luczkiem i owcą Lolo i też jestem czysty. Ja cię nie widziałem, Palion. Ja chociaż też nie, widziałem cię na górze, widziałem cię na górze. Właśnie, tak, Lolo, gdzie ty zacząłeś? Ty pobiegłeś w lewą stronę, a Pimpka widzieliśmy tutaj, a ty byłeś gdzie, owca Lolo? Ja byłem teraz w kafeterii, właśnie do reaktora. Kafeteria, gdzie ale to ja szedłem górą, to ja szedłem górą. Tutaj, nie wiem co mam zrobić, naprawdę, nie wiem. Najgorszym argumentem jest to, jak się mówi, co? No, widziałem ciebie i ciebie w tej grze. Co to za argument impostora? Oj, wydaje mi się, Palion, że ty coś kręcisz. Na pewno. Palion, powiedz prawdę. Ale... No co? Co ja wam mówić, jak... Biedny Pimpek nie żyje, a ty się bawisz? Nie, no dobra, to był Palion. Pimpek, ja cię słyszę, ty tam leżysz, pod grobu gadasz. Nie, zagłosowałem. Dobra, zagłosowałem na Paliona, przepraszam, ale Palion, wydaje mi się, że to byłeś ty. Tak, chyba wygraliśmy. No nie. Nawet ty nie zagłosowałeś, Palion, już się przyznałeś. Wygraliśmy chyba tą gierkę. Uwaga, kto był impostorem? Ja nie wytrzymam. Tak, Palion! Ale dlaczego ty cały czas tam Luczek głosuje? Cały czas na mnie, przecież Lolo tak gadał, jakby to on był impostorem. To byłeś ty, Palion, tak, i widzowie, piszcie w komentarzu, Palion impostor. Widzowie, znowu jesteśmy impostorem, o, ale nam się fartło, przecież Palion i reszta na pewno umrą. Pimpek, dobra, na razie nie mogę zabić Pimpka, albo właśnie to zróbmy, tak, zabijmy Pimpka, wtedy na pewno nie będziemy mieli podejrzeń. Udajmy, że zrobimy tutaj jakiegoś taska, widzowie, a my jesteśmy tak naprawdę policjantem, ale to będzie dobre. Okej, dobra, musimy sobie tędy iść i zobaczmy, gdzie są ludzie. Dwie osoby są w weaponsach, a na dole w szilcach ktoś biega tutaj niżej. Uwaga, jest to Pimpek i pum! Zabijam Pimpka, widzowie. I uwaga, odejdźmy stąd, szybciutko, odejdźmy stąd i widzowie, postarajmy się uciec. Zrobić to tak, żeby oczywiście inni myśleli, że to nie byliśmy my. Przepraszam cię, Pimpek. O, i ktoś tutaj zgłosił ciało. O, kurczaki. Luczek, mój przyjaciel nie żyje. Jak to, Pimpek? Co się stało? Robiłeś, panie policjancie, straszną rzecz. Co się wydarzyło? Oficjalnie, no, wiesz, szliśmy sobie razem. Tak, tak. Aż tu poszedłeś tam a w prawo. Gdzie byliście? Bo... My byliśmy, już ci mówię, w weaponsach. Z weaponsów szliśmy tak obok nawigacji i Lolo poszedł do nawigacji. Tak. Ja sobie szedłem pod szilcami, idę i obok admina znalazłem ciało. I to na 1000000% nie jest Lolo, bo go w ogóle widziałem przez całą rundę. A gdzie było ciało? A ciało było obok admina, gagatku. A to ty, a może ty to zrobiłeś? Może ty to nie, zrobiłeś? Nie, to nie był papilon. To nie był papilon, bo ja widziałem, jak on zrobił zadanie tak i dostał się do expa. Luczek, Luczek, wydaje mi się, że jesteś w kropce, panie policjancie. Nie, ja byłem w Upper Engine, naprawdę. W czym? W czym? A czekaj, no. On kłamie, na pewno a może zdejmij tą czapkę policjanta. Ale dlaczego? Byłem w Upper Engine. Nie, tu trzeba zdjąć czapkę policjanta, panie Luszku, tak. Ale to znaczy? Zbyt dużo gwiazd na niebie pokazuje mi ciebie. Ale to mógłbyś być ty, owca Lolo. Weź, ogarnij to, bo on poszedł specjalnie do admina. Ale Luczek, ja z nim byłem. Ale widziałem, jak papilon sobie po prostu zrobił zadanie. I widziałem, że dostaliśmy za to expa, więc na pewno to jest ty, jestem pewny. Ale ja w tym czasie też robiłem, ja robiłem karty. Oj, niebieski piesek potrafi kłamać. Nie, no to naprawdę nie byłem ja. Luczek! To naprawdę to nie byłem ja, owca Lolo, przysięgam. To musiał być Palion. Nie, przegraliśmy. Jasne. Przegraliśmy. Luczek, to czemu twojego przyjaciela zabiłeś w ogóle? Co? Ja byłem impostorem? Zabiłeś Pimpka, swojego przyjaciela. Rozmawiaj teraz z Pimpkiem, chodź. Jak ty mogłeś tak zrobić?
Widzisz, Pimpek, jakiego masz przyjaciela? A uwaga, w tej grze kim będziemy? Jesteśmy, uwaga, crewmate'em. O-o. Dobra, musimy szybko zrobić zadanka. Szybko do admina. Tutaj jest do zrobienia karta. Pan policjant Luczek zawsze zrobi kartę. Pyk i o, i udało się. Dlaczego? Jeszcze raz. Spróbujmy to przenieść. Tak, udało się. Okej, zrobiliśmy to. I zobaczmy, oni tutaj coś kombinują. Tu jest Pimpek, mój przyjaciel. Jakbyś mógł się tylko odezwać. Ale nie, Pimpek się nie odezwał. Dobra, zobaczmy, gdzie inni są. Chwileczkę. Nie ma nigdzie owcy Lolo. A nie, jest na dole. Dobra, okej. Musimy to zobaczyć. Czy na pewno tutaj wszyscy żyją? Chwileczkę. Dobra, chyba wszyscy tutaj żyją. Electrical i o! O nie! Tu jest pewnie Palion! On nie! O! Myślałem, że on zabił owcę Lolo, już tak myślałem. O, to by było przewalone. Dobra, ale musimy to na pewno wygrać. Przebierzmy wszystkie pliki. Zróbmy sobie oczywiście to zadanko. Udało się. Dobra, i tu jest owca Lolo i Palion. Dobra, przydałoby się zobaczyć, gdzie jest Pimpek, mój przyjaciel. On pewnie nie żyje. A tu jest owca Lolo. Dobra, zobaczmy, gdzie jest Pimpek. Pimpek? Halo? O, nie ma go. Dobra, zobaczmy, gdzie jest Pimpek na mapach. Pimpek żyje, dobra. Okej, to na pewno nie jest Pimpek, tak mi się przynajmniej wydaje, co nie? O, Palion do mnie przyszedł, oby tylko mnie nie zabił. O nie, dobra, to na pewno nie jest Palion. Chociaż może, nie wiemy, dobra. Musimy zobaczyć teraz tutaj na oczywiście komputerku. I tutaj są dwie osoby. I nagle ktoś przyszedł do Electricala i ktoś kogoś zabił. O nie, szybko, zgłaszamy to. Widziałem to wszystko. O, dobra, zgłosiłem to. Halo, widziałem wszystko na kamerach. Kto to był? Zaraz, gdzie był Palion? Albo może inaczej właśnie, gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało? Dobra, Pimpek, a ty gdzie byłeś? Ja byłem na dole, widziałem, że w trójkę byliście w Electricalu, bo ja wtedy patrzyłem w admina, poszedłem do góry, no, potem na dół i uwaga, kiedy byłem w storage'u, zauważyłem Luczka, który biegnie zgłosić przycisk. O ja, dobra, faktycznie, faktycznie biegłem z admina zgłosić szybko przycisk, bo ktoś przeszedł z Medbay'a tutaj na dół do Electricala. Zaraz, z Medbay'a do Electricala? Ale to był web? Tak, ktoś to był. Gdzie byłeś, owca Lolo? Ja jestem w Silcach. W Silcach byłeś, no nie wiem, wiesz co, to jest strasznie podejrzane, nie wiem, na kogo mam głosować. Czyli, a ty widziałeś na kamerach podobno, tak? Tak, widziałem na kamerach, że ktoś się przeniósł. Ale co? A, czyli widziałeś, że tylko ktoś się przeniósł, a nie widziałeś kto? Tak, może ty przeszedłeś Silcami, Weltami na dół do Electricala potem? To byłoby jakaś taktyka, Luczek, ale wiesz co, to wygląda za bardzo dokładnie, to wygląda dokładnie tak, jakbyś to ty miał zrobić i miałbyś na teraz coś oszukać. Nie, ja jestem na straży prawa, mam czapeczkę policjanta, jestem naprawdę ogarniętą osobą. Sekunda, a ile wam zostało tasków, ale teraz tak serio, bo ja już wszystkie zrobiłem i tak naprawdę czekam, aż reszta zrobi. Mi został jeden w Medbay'u, ale patrzyłem admina. Mi został jeden w adminie i właśnie jeden w Silcach, który miałem robić teraz. Dobra, czyli tak naprawdę ty byłeś w Silcach, czyli to był Pimpek. Pimpek, to wszystko układa się na twoją... To Pimpek, to byłeś ty! Nie, to nie jestem ja! Poczekajcie sekundę, serio, uwierzcie mi, że to nie jestem ja. Ja widziałem, że w trójkę byliście w Electricalu i ja wtedy poszedłem do kafeterii i Upper Engina. Ja mam wrażenie, że to jest chyba Lolo. Ale Luczek, przecież ty widziałeś, jak robiłem zadanie koło ciebie w tym Electricalu, robiłem pobieranie. Nie, dobra, to jest na pewno Pimpek. Proszę cię, zagłosuj za Lolo, nie wierzę w to. Nie, przegrałeś to, Luczek, ty jesteś tak głupi. Nie, Pimpek. Owca Lolo na szczycie, wygrałeś. O nie, co, Pimpek, przepraszam, że ja cię tutaj dałem winnego, no nie. Jestem najlepszy impostorem. Jak tak mogłeś? Dobra, widzowie, zobaczcie, jesteśmy impostorem i musimy zabić innych. O tak, dobra, zobaczcie, ale jesteśmy też bardzo szybcy. I w tym momencie, o, zróbmy, poudajmy, że robimy weaponsy, widzowie. A Pimpek tutaj przeszedł, dobra. I wszyscy są bardzo szybcy, więc musimy zrobić dobrze taski. Dobra, szybko odlećmy tutaj i uwaga. O, tutaj widział Palion, że oczywiście ja tak dziwnie się zachowywałem. Nie, 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 dobra, dobra, musimy stąd odejść. Ale chwileczkę, chcę zobaczyć, co zrobi Palion. Dobra, nic nie zrobił. Owca Lolo podbiegł sobie. I widzowie, w tym momencie zróbmy tutaj prąd. Dobra, okej, zrobiliśmy tutaj prąd, żeby poszedł. I uwaga, dobra, musimy podejść sobie tutaj kogoś zabić. O, tutaj jest Pimpek, o, dobra, zabijmy Pimpka i odejdźmy szybko. Udejdźmy na drugą stronę mapy, szybciutko, szybciutko, szybciutko. I róbmy zadania, o, dobra. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że to byłem ja. Co się stało, gdzie jest mój przyjaciel Pimpek? O, przyjaciele, jest ciało w storage'u. Lolo przebiegł obok. Ale to nie byłem ja! Ja nie widziałem w ogóle tego ciała. Przyznawaj się, ja. Kto zabił mojego przyjaciela Pimpka! Byliśmy, Lolo, byliśmy obok siebie, obok Electricala. No tak, ale ja na gdzie było ciało? Gdzie było ciało? Storage u góry. Ja byłem w nawigacji, bo robiłem w wyponsach strzelanie. Ja byłem w storage'u na dole, bo było małe światło, dlatego mogłem prawie nie widzieć tego ciała. I tam był też mój przyjaciel, no nie! Dlaczego ty to zrobiłeś? Lolo! No to nie byłem ja, no co? Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują na ciebie. A to może byłeś ty?
to jest self-report. Co ty na to? Halo, to Panion, właśnie, to mogłeś być też ty. Pipek, ja. Powiedz coś, jeżeli nas słyszysz! Głosujcie, macie zagłosować! O nie, słyszeliście to? Dobra, szybko, musimy zagłosować. Kto to był? Czy to był, czy to była owca Lolo, czy może Panion? Nie wiem, jeżeli ty byłeś owca Lolo w Storage'u, to ty zabiłeś Pipka, niestety. Nie wiem, co o tym myślę. Nie, poczekaj, Lucuś, ale to by mógłbyś też pewnie Panion, bo przecież on też był w tym Storage'u. To jestem ja, przepraszam wszystkich tylko, ludzi. Tylko, że on szedł górą, a ja szedłem dołem. Tak no nie, no to jest Lolo, Luciek, przecież logiczne. Panion, to jesteś ty? Powiedziałeś no to, przyznałeś się. No żart. Dobra, głosujmy, głosujmy na niego. Dobra, nie, nie wiem. Nie, na... nie, stop, Luciu, nie rób tego. Lolo! Głosujesz na Lolo? Owca Lolo. Nie, Luciek, Luciek, na Pariona. Obiecuję, że to jest na pewno Parion. Ja nie byłem ja, to Parion zrobił self-report. Nie wiem, nie wiem, kto to mógł być. Może to pomińmy, nie, już nie możemy. O, nie wiem, na kogo zagłosować. Szybko, Luciek! Nie, ja zagłosuję na Pariona. Bo ci zabiorę czapkę policjanta na następny rok. Nie, dobra, niestety owca Lolo głosuje na ciebie. To musiałeś być ty. To byłeś ty? Lolo? Wygraliśmy to? Chyba tak, wygraliśmy to. Uwaga i... Co to nie zrobiliście? Jak to nie był? To byłeś ty, Luciek? To byłeś ty, Parion. No to Ja byłem impostorem? Jesteście najgorsi, ty Luciek szczególnie! Ale jak to? To nie byłem ja!